Proszę Państwa, Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 35. sesję Rady Gminy Jednia Letnisko. Na podstawie listy obecności, która tam jeszcze krąży, stwierdzam, że jest kworum, a więc sesja jest władna po podejmowaniu uchwał ujętych w porządku obrad. Witam koleżanki i kolegów radnych, a w ich imieniu witam władze gminy, witam wójta wraz ze współpracownikami. Witam sołtysów i witam mieszkańców, bo sesje są nagrywane. Proszę Państwa, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Zgodnie z obowiązującą procedurą, czy Państwo mają jakieś uwagi do tego porządku? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie porządku obrad. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie proponowanego porządku obrad. Tradycyjnie pierwszym punktem po otwarciu jest przyjęcie protokołu z 34. sesji. Państwo mieliście do wglądu w Biurze Rady protokół. Pani Witko, czy były jakieś uwagi? Nie było. W związku z czym poddaję pod głosowanie protokół. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej 34. sesji w brzmieniu, które było wyłożone do wglądu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie protokołu. W punkcie trzecim mamy sprawozdanie z wójta z działalności międzysesyjnej. No ja tutaj zanim dopuszczę pana wójta do głosu, to chcę podziękować jeszcze raz w ciszy za właśnie takie lepsze warunki pracy dla nas radnych, możliwość komunikowania, słyszalności dla mieszkańców, wypowiedzi poszczególnych radnych. Dziękujemy za elegancki, jeśli pozwolicie Państwo, że jest mój pogląd, ale podejrzewam, patrząc po Waszych twarzach, również podzielacie wystrój naszej sali i lepsze warunki pracy. Oddaję głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, rzeczywiście od dłuższego czasu pojawiał się problem nagłośnienia sali wypowiedzi. Także i czasami był problem z liczeniem głosów, kiedy stoły były ustawione tak, jak były ustawione. Więc teraz mamy, mogę powiedzieć, nową jakość. Tam jeszcze będzie mikrofon zainstalowany do zadawania pytań przez mieszkańców i Państwa sołtysów. Jeszcze tutaj trzeba pewne kwestie dopracować, ale ta instalacja miała miejsce w sobotę, więc jest to tak naprawdę dzisiaj taka generalna próba. Również będziemy chcieli zainstalować w jednym miejscu kamerę, tak żeby ta kamera nagrywając sesję zbierała cały stół, przy którym Państwo siedzicie, i tutaj stół prezydialny. Myślę, że Państwo ocenicie, jak się Państwu pracuje w takich warunkach, ale myślę, że jest to całkiem inna jakość w porównaniu do tego, co mieliśmy do czynienia wcześniej. Szanowni Państwo, realizujemy zadania z załącznika inwestycyjnego na ten rok. I tak od ostatniej sesji, poza ważnym wydarzeniem, czyli forum, które się odbyło w naszej gminie, forum przedsiębiorców, ja może nie będę się do tego odnosił teraz, tylko sygnalizuję, dlatego że głównym takim organizatorem, osobą, która miała największy wkład pracy w organizację tego forum pod względem takim czysto organizacyjnym, jak i tematycznym, była pani przewodnicząca.
Myślę, że będzie taki moment, gdzie pani przewodnicząca, jeżeli zechce, to się szerzej do tej kwestii odniesie. Proszę państwa, ruszyły inwestycje. Oczywiście realizujemy dalej inwestycje z roku poprzedniego. To jest budowa jadalni ze świetlicą przy szkole ZSO w Wiedniu i Letnisku. Te prace nie są zagrożone, termin nie jest zagrożony. Już jest w części elewacja na zewnątrz. Zrobiliśmy odwodnienie dachów. Jest praktycznie ukończone całe zaplecze do wydawania posiłków, toalety, pomieszczenia sanitarne, to wszystko, co jest potrzebne przy takim pomieszczeniu. Chcemy dokonać takiego uroczystego otwarcia wraz z zakończeniem roku szkolnego 23 czerwca tego roku. I już teraz państwa w imieniu własnym i pani dyrektor Jagielskiej serdecznie zapraszam na tą uroczystość. W trakcie robót jest ulica Aleksandrowska. Tamte prace trwają, już jest położony kamień. Termin wykonania tej inwestycji to jest do 15 maja, ale myślę, że on będzie znacznie przyspieszony. Jesteśmy po podpisaniu umowy z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi numer 699 na odcinku w kilometrażu, w pietażu 6 km 405 do 7 km. To jest odcinek od torów do troszkę zakładkę, około tam 50 metrów chyba do ulicy Brzozowej, z tego co pamiętam. Tak jak wcześniej mówiłem, chcemy, żeby ta ulica była wykonana w takiej jakości jak ulica Radomska. Po naszej stronie oczywiście jest wykonanie dokumentacji technicznej, ale w odróżnieniu do dokumentacji z ulicy Radomskiej oświetlenie, które leży po, jeśli chodzi o wykonanie po stronie samorządu, ono będzie, dokumentacja będzie zawarta w tej dokumentacji głównej, a więc będziemy musieli zlecać drugiej dokumentacji technicznej na opracowanie oświetlenia. W dniu dzisiejszym o godzinie 10, a więc za 45 minut jest otwarcie ofert na ulicę Tysiąclecia Staroradomską do Żwirowej i od Żwirowej do ulicy Leśnej Kruszywo. Tysiąclecia oczywiście remont czy modernizacja Staroradomska do ulicy Żwirowej. Asfalt to jest od przejazdu kolejowego czy od 1 maja od pasa kolejowego do ulicy Żwirowej. Natomiast na dalszym odcinku od ulicy Żwirowej do ulicy, do drogi wojewódzkiej, do ulicy Leśnej Kruszywo w tym roku. Gotowe mamy również projekty oświetlenia na ulicę Prusa, Grunwaldzką, Rajec, Podłukowny, działka 437/6. W trakcie projektowania są Groszowice wzdłuż działki PKP w stronę Brzosowa, ten odcinek długi. On jest dosyć skomplikowany w projektowaniu, dlatego że tam, gdzie są tereny obce, szczególnie kolejowe, dosyć skomplikowaną procedurą są wszelkiego rodzaju uzgodnienia, może nie tyle skomplikowaną, co czasochłonną. Ale też nie ma większych problemów z tą dokumentacją. Tak jak już mówiłem, jadalnia przy szkole, prace idą w bardzo dobrym tempie. Firma buduje bardzo dobrze, bywam tam bardzo często na budowie, jest porządek, jest budowa przebiega w bardzo dobrej jakości. To jest dzisiaj bardzo ważne i cieszy. Z jednej strony ja tam bardzo często oglądam, z drugiej strony na co dzień jest pani dyrektor szkoły. Rozbudowa zespołu szkół ogólnokształcących w Myśliszewicach. Też te prace dobiegają końca. Ci radni, którzy tam bywają, rodzice wiedzą,
jak to wszystko wygląda. Prace na tym obiekcie są o tyle skomplikowane, że odbywają się w czasie nauki szkolnej. Oczywiście odbywały się też ferie i w różnych przerwach, które są w szkole przedświątecznych i innych, noworocznych. Natomiast no, są takie prace, które trzeba też wykonywać w czasie, kiedy dzieci się uczą. To są przede wszystkim prace wykonywane na zewnątrz, ale też i w odpowiednich czy w oddzielnych pomieszczeniach. Ale zapewniam, że jest bezpiecznie, dzieci są bezpieczne, a wszystkie place budowy są zabezpieczone w sposób właściwy. Również rozpoczęły się już prace na terenie targowiska. W tej chwili budowany jest budynek socjalny i on, gdyby nie koliduje z pozostałą częścią placu, tak się umówiliśmy z wykonawcą, poprosiliśmy go o to, bo teren jest przekazany wykonawcy, w zasadzie już wykonawca decyduje o placu, o całym targowisku, ale na naszą prośbę powiedział, że targowisko może być czynne tak długo, jak długo nie będzie musiał wejść na tą drugą część. A więc najpierw wybuduje budynek socjalny i później zobaczymy, co będzie dalej. Mamy dwie lokalizacje na przeniesieniu targowiska, ale chcielibyśmy, tak jak wspomniałem, żeby to targowisko w tym miejscu, te targi odbywały się tak długo, jak tylko można. Później będziemy organizować w innym miejscu. Spotkałem się również z projektantami. Proszę Państwa, w sprawie Domu Kultury. Tak jak wiecie, wojewoda przekazał nam budynek po byłym posterunku policji. Jak wojewoda przekazuje swój majątek, to jest taki warunek, że samorząd musi określić cel publiczny, na jaki ten budynek, ten majątek chce przeznaczyć. My wtedy pisaliśmy Dom Kultury, bo jako 12-tysięczna gmina nie mamy Domu Kultury i teraz chcemy, żeby stworzyć tam koncepcję. Jesteśmy w trakcie rozmów i zobaczymy, co uda nam się tam zrobić. Najprawdopodobniej już z pierwszych oględzin wynika, że budynek ten nie nadaje się do rozbudowy czy przebudowy. Zresztą to nie jest chyba tajemnicą, że w dzisiejszych czasach i kosztach modernizacja czegoś tak starego budynku, który pochodzi z lat 60. jest całkowicie nieopłacalna i należy zburzyć i zacząć wszystko od nowa i najprawdopodobniej w tym kierunku pójdziemy. Pewnie Państwo założyliście również nowy przystanek na ulicy Radomskiej. Różne opinie, jednym się podoba, drugim się mieszkańcom nie podoba, ale myślę, że jest duży, wygodny i to jest to miejsce, w którym wsiada bardzo, bardzo wiele osób. Będziemy chcieli jeszcze na prośbę mieszkańców rozmawiać z władzami Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby zorganizować jeszcze jeden przystanek na ulicy Radomskiej, tam może gdzieś w okolicy dawnego relaksu, właśnie dla tamtej części jedni, bo ona się rozbudowuje, a przystanek jest na ulicy Radomskiej, a następny dopiero w Siczkach, więc to jest trochę za daleko. Mógłby być to przystanek na żądanie, a więc jeżeli ktoś będzie mógł się zatrzymać, jeżeli nie, nie będzie miał takiego obowiązku. I na koniec, proszę Państwa, to, co budziło tak bardzo wiele kontrowersji, również były takie dyskusje, że
projekty kanalizacji, które wykonujemy, to są robione na potrzeby wyboru, że nic z tego nie będzie, że firma zbankrutowała. Już tak różne informacje krążą po gminie na ten temat. To chcę Państwa poinformować, że w dniu 17 stycznia wpłynął projekt, wpłynęła gotowa dokumentacja z pozwoleniem na budowę. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i zasileniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów. A w dniu 9 lutego dokumentacja również z pozwoleniem na budowę, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów i Jedynia Letnictwo. To jest to największe zadanie, największe opracowanie. Proszę Państwa, jednocześnie chciałbym poinformować, że wszelkie teraz decyzje o chęci przyłączenia się do projektowania są niemożliwe. Temat jest zamknięty zarówno dla jednego zadania, jak i drugiego zadania. Jakiekolwiek rozmowy na temat możliwości przyłączenia się będą mogły być dopiero wznowione, będą możliwe dopiero po wykonaniu tego zadania głównego, tak jak to zrobimy zresztą wszędzie. Później są jeszcze do projektowania, tak było w Groszowicach, tak było na innych etapach budowy kanalizacji. A więc powtarzam, na dzień dzisiejszy te dwa tematy są zamknięte. Trzecie opracowanie jest w trakcie wydawania pozwolenia na budowę. Z tego co wiem, to już dokumentacja jest po uzgodnieniach w ZUDzie. I pozostaje czwarta dokumentacja Piotrowice, Gzowice, Cudnów, Maryno. Ta dokumentacja będzie przyspieszona, z tego co mi mówił projektant, gdzieś o 2 miesiące w stosunku do terminu, w którym ma ją oddać. Proszę Państwa, dokumentacje są wykonane w bardzo dobrej jakości, o czym świadczy fakt, że w stosunku do jednej, jak i drugiej dokumentacji starostwo powiatowe nie miało żadnych uwag. Jak również wszyscy ci, którzy mają jakiekolwiek sieci położone w obszarze tej dokumentacji, również nie wnosili żadnych uwag. To się rzadko zdarza, żeby przy tak skomplikowanych i dużych dokumentacjach prace szły tak sprawnie. A dlaczego były aneksy? Przypomnę Państwu, dlatego że pierwotnie zakładaliśmy 60 km kanalizacji, to było pierwotne założenie, a kończymy na 165 km w dokumentacji technicznej. Stąd musieliśmy przedłużać terminy, aneksować, bo projektant musiał pozyskiwać nowe mapy, które by obejmowały swym zasięgiem te tereny, które były doprojektowywane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do realizacji punktu 4. Interpelacja i zapytania radnych i mieszkańców. Proszę bardzo, pan radny. Chciał spytać, jak będą naprawione przystanki autobusowe przy Krajowej 11 w Lasowicach i Rajcu Szlacheckim. Jeżeli pytanie, czy są rozpatrywane wnioski o zwrot za kanalizację oraz ile ich wpłynęło? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna. Ja chciałam zapytać o oświetlenie. Dowiedzieliśmy się, że są gotowe projekty za Lasowicę Lubelską, a ja chciałam również dopytać, kiedy będzie realizacja tego projektu. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze? Proszę bardzo, pani radna. Ja chciałam zapytać, tutaj kolega napomniał o tej kanalizacji. Czy już jakikolwiek wniosek został rozpatrzony, czy została wydana już jakaś odpowiedź na tym etapie? Bo wiem, że pierwsze wnioski spływały nam już chyba w grudniu.
Czy już jakieś odpowiedzi, jakieś prezentujące Pani do mieszkańców? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Radny. Ja chciałem zapytać... Proszę włączyć mikrofon. Ja chciałem zapytać, kiedy zaczną się naprawy drogi po zimie. Droga jest po prostu w stanie opłakanym oraz ostatkowym. Czy te prace będą wykonywane teraz w najbliższym czasie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania? Proszę bardzo, Pani Radna. Ja chciałam zapytać o losy piątego etapu kanalizacji, która jest projektowana. Na jakim jest etapie? I chciałam zapytać o oświetlenie ulicy Złotej i doświetlenie Konopnickiej. Kilkakrotnie tam była prośba ustna kierowana i było składane pisemna prośba o ujęcie tego w projekcie budżetowym. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Jeszcze ja może a propos oświetlenia. Mam taką ulicę, jest ulica Czarneckiego, ona też jest ulicą gminną i też właśnie no, był wniosek o oświetlenie, tam nie ma żadnego oświetlenia, czy ewentualnie jest jakaś możliwość wzięcia pod uwagę też tej ulicy, więc ulica Czarneckiego. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytanie jeszcze? Nie widzę. W związku z czym przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Jedna Letnisko. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, po na poprzedniej sesji informowałam, Pan Wójt złożył wniosek informujący Radę o tym, że poprzedni skarbnik złożył rezygnację. W związku z czym została wszczęta procedura nominowania osoby, która by godnie mogła tę funkcję wypełniać. Oczywiście taka osoba została wyłoniona zgodnie z procedurą. Chciałabym prosić Pana Wójta o zabranie głosu w tej sprawie, bo on był wnioskodawcą. Szanowni Państwo, rzeczywiście nie jest tajemnicą, bo przyjmowaliście Państwo uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marcina Marzyka ze skarbnika, ze stanowiska skarbnika gminy. I teraz mieliśmy dwie możliwości, albo ogłosić konkurs otwarty i dokonać naboru osoby z zewnątrz, albo to zrobić tutaj wewnątrz jednostki. Zdecydowaliśmy, że będzie dla nas lepiej, bezpieczniej zrobić to tutaj wewnętrznie. Dlaczego? Dlatego, że Pani Agnieszka, którą zaproponowałem na skarbnika gminy Jedna Letnisko, startowała w konkursie razem z Panem Marcinem Narożnikiem. Wtedy ja nie byłem w komisji, ale wiem z rozmów z komisją, że komisja miała pewien dylemat, którą osobę wybrać z tych dwóch, bo obydwie się zaprezentowały na bardzo wysokim poziomie. Później, za rok później, po wyborze Pana Marcina skarbnika, była potrzeba zatrudnienia głównej księgowej w GOPS-ie w związku ze zmianą przepisów. I tą osobą była Pani Agnieszka, która do tej pory pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku głównej księgowej. W przeszłości była skarbnikiem w gminie Osieck oraz w Garbatce. Jest osobą doświadczoną, kompetentną. Dlatego w mojej ocenie daje gwarancję po pierwsze rzetelnej pracy, ale przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa finansów publicznych. Dlatego proszę Państwa w imieniu własnym oraz Pani Sekretarz w imieniu Urzędu o przyjęcie tej kandydatury, o zaakceptowanie tej kandydatury na stanowisko skarbnika gminy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zgodnie z dobrym obyczajem i dobrą praktyką zwróciłam się do przewodniczących komisji, aby zorganizować takie spotkanie z przyszłą Panią Skarbnik w
na którym to spotkaniu, otwartym oczywiście dla wszystkich radnych, bo zostaliście Państwo powiadomieni, była możliwość takiego merytorycznego porozmawiania z kandydatką, zadawania pytań, zapoznania z jej bio. Także proszę Państwa, wydaje mi się, że to taka właściwa forma po prostu i Państwo mieliście możliwość po prostu słuchania to, co ta Pani ma w tym momencie, na ten moment do powiedzenia. Również ustaliliśmy to zgodnie, że jeżeli Rada dokona tego wyboru pozytywnego, w co wierzę, to w odstępie gdzieś miesiąca czasu, bo mamy okres sprawozdawczy, prawda, Pani wejdzie już szerzej w te zagadnienia, za które będzie odpowiadać i odbędziemy drugie spotkanie już związane z finansami, szczegółowymi sprawami związanymi już ze sprawozdaniem, z bilansem i zgodnie tak postanowiliśmy. Dlatego wydaje mi się, że tutaj Państwo radni mieliście taką szansę, nie wiem, chcielibyście jeszcze jakieś pytanie zadać, czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, poddaję pod głosowanie ten projekt uchwały. Proszę o czytanie projektu w sprawie powołania. Uchwała nr 35, łamane przez 216/2017 Rady Gminy Jeleniogórsko z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powołania skarbnika gminy Jeleniogórsko. Podstawa prawna. Rada Gminy Jeleniogórsko na wniosek wójta gminy Jeleniogórsko uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się w dniu 1 kwietnia 2017 roku panią Agnieszką Zarębę na stanowisko skarbnika Głównego Księgowego Budżetu Gminy Jeleniogórsko. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały podjęcia się wójtowi gminy Jeleniogórsko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Poddajemy pod głosowanie. Poddaję pod głosowanie. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanym brzmieniu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie tej uchwały. Gratuluję Pani wyboru jednogłośnego. Liczymy na to, że ta współpraca ze skarbnikiem ważnym dla naszej gminy, szczególnie w momentach budżetowych, będzie się układała no, znakomicie. Gratuluję Pani jeszcze raz w imieniu własnym radnych wyborów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Radzie za kredyt zaufania. Myślę, że pracę swoją pokażę i nie zawiodę dzisiejszego głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a teraz przechodzimy do spraw, za które Pani będzie odpowiadać, a mianowicie odpowiada w zasadzie, prawda, bo to powołanie jest od 1 kwietnia, będzie Pani pełnić tę zaszczytną funkcję i odpowiedzialną. Mamy punkt 5, podjęcie, punkt 5 i 6, dwa punkty budżetowe, podjęcie uchwały w sprawie, przepraszam, 6 i 7, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok i oczywiście, ponieważ zmiana dotyczy kwestii też ocierających się o WPF, jest również korekta WPF-u. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Wprowadza się w dziale 600, paragraf 610, dotacji celowo przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Więc tak, zgodnie z umową zawartą z gminą na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja drogi gminnej numer 350-103 w Pachnie-Krzyżewce. W ramach tego zadania gmina zleciła gminie Jeleniogórsko realizację zadania inwestycyjnego z zakresu modernizacji drogi na odcinku 300 metrów. Na podstawie tej umowy gmina Tłust przekazała środki na rachunek gminy Jeleniogórsko w wysokości 132 693 zł. W związku z faktem, iż gmina Jeleniogórsko ubiegała się o dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, strony zgodnie oświadczyły, że w przypadku pozyskania tych środków gmina Jeleniogórsko zwróci środki proporcjonalne wysokości do poniesionego wkładu w realizację zadania. I w związku z tym
że my otrzymaliśmy te środki, przekazujemy gminie GUS zgodnie z umową pieniądze, które pozyskaliśmy z programu, który realizowaliśmy. Dziękuję bardzo. Oczywiście sprawą zajmowała się Komisja Budżetowa. Proszę Pana Przewodniczącego o odniesienie się. Komisja spotkała się w piątek o 16:30 po spotkaniu z Panią Skarbą. Rozmawialiśmy na ten temat, bo nawet ponieważ zmiana budżetu dotyczy tylko tej jednej sprawy, dokładnie tak jak Pani Radna Maciej nam przedstawiła, znalazło to swoje uzwierciedlenie w PRG, zarówno po stronie dochodów, jak i rozchodów. Tak więc komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tę zmianę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 35, łamane przez 217/2017 Rady Gminy Jedniolotnisko z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Podstawa prawna. Rada Gminy Jedniolotnisko uchwala co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 112 789 zł 5 groszy. Jak ulega tabela 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały. 3. Zwiększą się planowane przychody o kwotę 112 789 zł. Paragraf 2. W wyniku zmian odrębnego paragrafu 1 ustala się. 1. Zwiększą się kwotę 46 493 739 zł 73 grosze. Z tego bieżące w kwocie 46 112 124 zł 92 grosze, mając nawet w kwocie 381 224 zł 81 grosze. Wydatki w dłużnej kwocie 46 388 78 groszy, z tego bieżące w kwocie 40 322 442 zł 97 groszy, majątkowe w kwocie 6 166 935 zł 81 groszy. Paragraf trzeci. Zmianie numeru paragrafu punkt 1 i uchwały budżetowej na 2017 roku. Pierwsze. Planuje się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 3 990 95 groszy z przeznaczeniem w całości na spłatę kredytu wyciągniętych w latach poprzednich. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 890 025 groszy 5 groszy z następujących kredytów. Kredyty w kwocie 1 777 230 groszy. Można sobie, tu chciałabym dopytać Panią Skarbę, czy nie ma Pan błędu, to jest 112 789 zł i 3 grosze, czyli powinno być 5 groszy, 5 groszy, bo się nie sytuuje. Proszę bardzo. Paragraf 3 punkt 2. Ogólna kwota ma po przecinku 0,5 na studiowej na oficjalnie 0,3. Tak, spisać tak. Ja przeczytam prawidłowo. Wolne środki w kwocie 112 789 zł 5 groszy. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedniolotnisko. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu w odczytanym brzmieniu z uwzględnieniem tej drobnej korekty? Dziękuję. Stwierdzam jednogłośne. Proszę o odczytanie projektu WPF-u, bo to jest łączna sprawa i będziemy, tak jak już otrzymaliśmy opinię i wyjaśnienie, proszę bardzo, odczytanie projektu dotyczącego zmian WPF-u. Uchwała nr 35, łamane przez 218, łamane przez 2017, Rady Gminy Jedniolotnisko z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jedniolotnisko na lata 2017-2025. Podstawa prawna. Rada Gminy Jedniolotnisko uchwala następny. Paragraf 1.
Burmistrze, załącznik nr 1 do uchwały nr 30 łamane /189/12/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletnich prognozy finansowej gminy Jedrzelewnictwo na lata 2017-2025 o przymówie w brzmieniu określonych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi objaśnienia będące w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały wydarza się wójtowi gminy Jedrzelewnictwo. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały dotyczącej zmian WPF-u w odczytanym brzmieniu, łącznie z załącznikiem? Dziękuję bardzo. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie uchwały. No i oczywiście jest jeszcze jeden projekt uchwały. W punkcie 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Jedrzelewnictwo. Chce Pani zabrać głos? Pani sekretarz. Mając właśnie do dyspozycji fundusz sołecki, możemy go właśnie wykorzystywać jako budżet partycypacyjny, czyli to, o co apelowaliśmy wiele razy, a co uważam tutaj, przyłączając się do apelu, powinno być dostrzeżone, czyli kwota funduszu sołeckiego, jaka przypada na sołectwo, warto by była dysponowana w sposób taki, żeby ona była bardziej inwestycyjna niż konsumpcyjna, czyli właściwy podział środków. To zależy od rad sołeckich, od sołtysów. Macie Państwo kontakt duży z mieszkańcami i właśnie przykład tego funduszu sołeckiego w wielu miejscach również tak się czyni. Jest takim dobrym przykładem. Później jest łatwiej dołożyć środki, prawda, gminne, jak już mamy zaczyn tych środków partycypacyjnych z budżetu obywatelskiego.
Obywatelskiego, którym Państwo dysponujecie. Dlatego bardzo ważna, bardzo ważny moment, przykład bardzo pozytywnego podejścia właśnie do realizacji zadań inwestycyjnych na rzecz wszystkich mieszkańców danego sołectwa. Proszę Państwa, jeżeli nie macie już żadnych pytań, to proszę Panią o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 3019/2017 Rady Gminy Jeziorno z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej gminy. Podstawa prawna. Rada Gminy Jeziorno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu gminy Jeziorno pomocy rzeczowej gminy w realizacji zadania pod nazwą modernizacja drogi gminy w miejscowości Sadków, odcinek około 500 metrów bieżących. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Pomoc rzeczowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej w Sadkowie na Polesiu, odcinek około 500 metrów bieżących drogi gminnej, działka 134 odręb Kierzyn, polegający na przygotowaniu i realizacji modernizacji odcinka około 500 metrów bieżących drogi składających się z działek numer ewidencyjny 134 odręb Kierzyn gmina oraz działki numer ewidencyjny 328 odręb Sadków gmina Jeziorno. 2. Zadanie, o którym mowa w ustępie pierwszym, zostanie sfinansowane przez gminę Jeziorno w kwocie 18 314,61 zł w ramach budżetu gminy Jeziorno na rok 2017. 3. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ustępie pierwszym, gmina Jeziorno w szczególności. Pierwszy. Opracuje dokumentację projektową zadania. 2. Dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zapewni nadzór inwestorów nad realizowanym zadaniem. 4. Dokona zgłoszenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Paragraf 3. Szczegółowe warunki pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą i Jeziorno a gminą. Paragraf 4. Wykonanie uchwały przewodniczącego gminy Jeziorno. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w odczytanym brzmieniu? Głosujemy przez podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie projektu uchwały. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Jeziorno. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Proszę Państwa, na ostatniej sesji przyjmowaliśmy uchwałę ewidencyjną w tej sprawie. W tej chwili nic się nie zmieniło, poza tym, że obowiązkowo uchwała poszła do zaopiniowania przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i związki zawodowe działające na terenie naszej gminy. Otrzymaliśmy pozytywną opinię w tej sprawie, więc dzisiaj będziemy przyjmować tę samą uchwałę, tylko już właściwą, zatwierdzającą zaproponowaną sieć szkół w związku ze zmodernizowanym kadrem ustawa o systemie oświaty. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani. Ja bym chciała jeszcze zasygnalizować konieczność wprowadzenia dwóch autokarów do treści uchwały. Pierwsza podstawa prawna, zamiast artykułu 206 ust. 1-4, za artykuły właściwe dla projektu, proszę, żebyście Państwo wprowadzili artykuł 210 ust. 1 i ust. 4. Nazwa ustawy nie zmienia się, merytoryczna część uchwały nie zmienia się i paragraf 9. Czas uchwały oczywiście z niej podjęcia to sformułowanie zostało przeniesione z treści projektu, natomiast ta uchwała nie jest już aktem prawa miejscowego, proszę, żebyście Państwo wprowadzili zapis. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Związku Zawodowym Projektu Uchwały Mazowieckiego. Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Związku Zawodowym Projektu Uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o odczytanie projektu. Uwzględnienie autopoprawek. Uchwała nr 35.
uchwałę z 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Jeziorowisko z autopoprawkami. Podstawa prawa. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała określa. Pierwszy. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jeziorowisko, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jeziorowisko na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan sieci prowadzonych przez gminę Jeziorowisko, publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych publicznych podstawowych w szkołach podstawowych oraz granica obwodu dotychczasowych publicznych gimnazjów dotyczących gimnazjów prowadzonych przez gminę Jeziorowisko dotychczasowych prowadzonych przez gminę Jeziorowisko na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Projekt planu sieci publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jeziorowisko od 1 września 2019 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Plan sieci przedszkoli i oddziałów przedszkoli w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jeziorowisko, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego Wizolica o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy od 1 do 6 z oddziałem przedszkolnym z siedzibą w Wizolicach przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy od 1 do 8 z uwzględnieniem z istniejącymi w tej szkole podstawowej oddziałem przedszkolnym. Pierwsze, nazwa szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wysowicach. 2. Siedziba Wysowice 30-26-631. Paragraf 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechy w Słupicy o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy od 1 do 6 z oddziałem przedszkolnym z siedzibą w Słupicy przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy od 1 do 8 z istniejącym w szkole podstawowym oddziałem przedszkolnym. Pierwsze, nazwa szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechy w Słupicy. 2. Siedziba Słupica 64-26-631. Paragraf 4. Zespół szkół jedni letnisko składający się z publicznej szkoły podstawowej im. Marszałka Zygmunta z siedzibą w Wiedniu Letnisko oraz publiczne gimnazjum imienia Pokolenia Polonii z siedzibą w Wiedniu Letnisko przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową wraz z istniejącymi w tej szkole podstawowej oddziałami przedszkolnymi na następujące warunki. Pierwsze, nazwa szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiedniu Letnisko. 2. Siedziba szkoły. Wiedniu Letnisko, ulica Słoneczna 5-26-630. 3. Dzień rozpoczęcia działalności szkoły 1 września 2017 roku. 4. Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w pierwszej klasie 2017-2018. 5. Zespół szkół Wiedniu Letnisko zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Paragraf 5. Zespół szkół w Wyszliszewicach składający się z publicznej szkoły podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Wyszliszewicach oraz publicznej gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Wyszliszewicach przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową wraz z istniejącą szkole podstawowej oddziałami przedszkolnymi na następujących warunkach. Pierwsze, nazwa szkoły. Publiczna szkoła podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wyszliszewicach. 2. Siedziba szkoły. Myszliszewice 15-26-631. 3. Rozpoczęcie działalności szkoły 1 września 2017 rok. 4. Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w pierwszej klasie 2017-2018. 5. Zespół szkół w Myszliszewicach zakończy działalność w dniu 31 sierpnia 2017 roku.
Paragraf 6. Zespół szkół gminy na Dolinie składający się z publicznej szkoły podstawowej gminy Antonina Makoszyńskiego z siedzibą w Nadolinie oraz publiczne gimnazjum gminy Antonina Makoszyńskiego z siedzibą w Nadolinie przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową wraz z istniejącymi w tej szkole podstawowymi przedszkolnymi na następującej bazie. Pierwsze. Nazwa szkoły. Publiczna szkoła podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego na Torinie. Siedziba szkoły na Torin 59-26-613 Rada 3. Dzień rozpoczęcia działalności szkoły 1 września 2017 roku. 4. Rok szkolny, który tworzy się kształcenie w pierwszej klasie 2017-2018. 5. Zespół szkół na Torinie zakładam przed działalność dnia 31 sierpnia 2017 roku. Paragraf 7. Wykonanie uchwały podlega się wójtowi gminnym jedyne blisko. Paragraf 8. Niniejsza uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy jedyne blisko. Ulica Radomska 43-26-630 jedyne blisko, a także na stronie Wieloletniej Informacji Publicznej Urzędu Gminy jedyne blisko. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty. Ja mam jeszcze taką prośbę, tam w adresie Zbibica 84 jest pomiłkanie szkoły. Wypadało mi zmienić. Paragraf 3. 84 stary numer, ale 84 nie 60. Który to jest? Który to jest? Paragraf 6. Paragraf 6 punkt 2. Aha, 60. 60 jest stary. To jest odniesienie się do tej kwestii. To ważna sprawa. Jest to 64, tak? Więc przy tych rozbieżnościach numerów nie wiem, czy nie było zasady, że jednak pozostawianie tego numeru, który jest w sprawozdawczości, sprawdzimy to ewentualnie głosowania.
głosujemy projekt uchwały z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w odczytanym brzmieniu z uwzględnieniem tych trzech autopoprawek, o których mówiliśmy w trakcie prac nad projektem? Dziękuję bardzo. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie tej uchwały. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednia Letnisko. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Corocznie do 31 marca Rada Gminy określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Nasz projekt został zaopiniowany, przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich, organizacjom społecznym. Uzyskaliśmy pozytywną opinię. Mając powyższe na względzie, przedłożenie Rady Gminy projektu uchwały jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania radnych do projektu uchwały? Proszę jakieś uwagi do tego projektu, do tej, ktoś chce zabrać głos odnośnie tego projektu uchwały z Państwa radnych. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Łamany przez 221/2017 Rady Gminy Jednia Letnisko z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednia Letnisko z autopoprawką. Podstawa prawna. Rada Gminy Jednia Letnisko uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednia Letnisko na rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zbliża się burmistrzowi gminy Jednia Letnisko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały i programu w brzmieniu, który Państwo otrzymaliście? Dziękuję. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie uchwały. Zarządzam 10-minutową przerwę.